Pracy szukać póki co nie musi Mariola Czechowska, była prezydent miasta Bełchatowa. Czechowska piastowała tę funkcję przez dekadę. W drugiej turze wyborów samorządowych przegrała wyraźnie z Patrykiem Marianem. Wyniki wyborcze do Rady Miasta sprawiły, że Marioli Czechowskiej nie ma także w gronie radnych, bo jedyny mandat z Komitetu Wyborczego Marioli Czechowskiej uzyskał Łukasz Politański. Mariola Czechowska jeszcze przed objęciem prezydentury zatrudniona była w Urzędzie Gminy w Bełchatowie, gdzie zajmowała stanowisko dyrektora Zespołu Obsługi Szkół na czas sprawowania funkcji prezydenta wzięła w gminie urlop bezpłatny. W trakcie kadencji w gminie doszło do zmian i zespół, którym dowodziła Czechowska, został zlikwidowany. Jak informują pracownicy gminy, była prezydent wyraziła gotowość do pracy, ale obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Na nasze pytanie, jaką zatem obecnie pełniłaby funkcję, otrzymaliśmy odpowiedź, że najprawdopodobniej Czechowska wróciłaby do urzędu jako inspektor w referacie organizacyjnym.